Wir wollen uns heute mit einer Familie beschäftigen. Chcemy się zająć dzisiaj pewną rodziną. Eine Familie, die einmalig ist in der Bibel. Rodzina, która jest szczególna jako jedyna, czy jedyna w swoim rodzaju w Biblii. Alle Personen dieser Familie waren erfüllt mit Heiligem Geist. Wszyscy członkowie tej rodziny byli napełnieni Duchem Świętym. Und zwar lesen wir das im Lukas-Evangelium. Znajdujemy to w Ewangelii Łukasza. Aus Lukas 1. Przeczytamy Ewangelię Łukasza z pierwszego rozdziału. Vers 5 bis 7. Wiersze od 5 do 7. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 5 wiersz. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Arona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. Und Vers 15. I wiersz 15. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Vers 41 bis 45. Wiersz 41 do 45. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. I zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. Und noch Vers 67 und 68. I wiersze 67 i 68. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. Und Vers 78. I wiersz 78. Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości. Und noch ein letzten Vers aus dem Johannesevangelium. I jeszcze ostatni wiersz z Ewangelii Jana. Kapitel 3. Rozdział 3. Vers 30. Wiersz 30. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 30 wiersz. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Eine Familie in einer Zeit, die sehr ähnlich ist zu unserer Zeit. Rodzina w czasach, które są dosyć podobne do czasów, w którym my żyjemy. Eine Zeit des Endes. Czas końca. Es war das Ende von Israel. To był czas końca Izraela. Und in dieser Zeit waren nur wenige Menschen in Israel noch gläubig. W tym czasie było już niewielu ludzi w Izraelu, których można opisać jako wierzących. Und wir leben auch in einer Zeit in christlichen Ländern. My również żyjemy w czasie w chrześcijańskich krajach. Aber nicht viele sind gläubig. Ale w tych chrześcijańskich krajach niewielu jest wierzących. Und wir können lernen von dieser Familie. I możemy uczyć się od tej rodziny. Die Zeiten verändern sich. Czasy zmieniają się. Aber der Herr und sein Wort bleiben gleich. Ale Pan i Jego Słowo pozostaje stałe i niezmienne. Ich hoffe, dass alle heute, die wir hier zusammen sind, mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy,
gläubig sind, Christen sind. Są wierzącymi, są chrześcijanami. Das bedeutet, wer mit den Sünden zu Herrn Jesus gekommen ist, to znaczy, kto przyszedł do Pana Jezusa ze swoimi grzechami, bekommt den Heiligen Geist. Otrzymuje Ducha Świętego. Hast du den Heiligen Geist? Czy masz Ducha Świętego? Wie kann man das wissen? Jak mogę o tym wiedzieć? Jak można być o tym przekonany? Muss nicht jemand die Hände auflegen? Czy nie musi ktoś włożyć na mnie swoich rąk? Ich hoffe, alle sagen nein, nein. Mam nadzieję, że wszyscy teraz mówicie nie, nie. Sondern es steht sehr deutlich in der Bibel, Epheser 1. Ale jest jasno napisane w Słowie Bożym w liście do Efezjan, pierwszy rozdział. Vielleicht nur kurz einmal. Może przeczytamy to. Vers 13. 13. Wiersz. Gehört das Wort der Wahrheit. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy. Das bedeutet, gehört, der Jesus ist für meine Sünde nach Golgatha gegangen. To znaczy usłyszeć, Pan Jezus jest za moje, Pan Jezus poszedł za moje grzechy na krzyż na Golgatha. Ich bin Sünder, ich brauche einen Heiland. Ja jestem grzesznikiem i ja potrzebuję Zbawiciela. Das zweite ist, geglaubt habt. Po drugie, uwierzyli. Und das dritte ist, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist. A po trzecie, zostali zapieczętowani Duchem Świętym. Das heißt, bei der Bekehrung bekommt der Mensch den Heiligen Geist. To znaczy, podczas nawrócenia człowiek otrzymuje Ducha Świętego. Aber hier haben wir von einer Familie gelesen. Ale tutaj przeczytaliśmy o pewnej rodzinie, die mit Heiligem Geist erfüllt ist. Która jest napełniona Duchem Świętym. Das ist nicht das Gleiche. To nie jest to samo. Hier bekommt der Heilige Geist die Person. Tutaj jakby Duch Święty otrzymuje tą osobę. Bei der Bekehrung bekommt die Person den Heiligen Geist. Podczas nawrócenia ta osoba otrzymuje Ducha Świętego. Aber Gott möchte gerne, dass wir erfüllt sind mit Heiligem Geist. Ale Bóg chce, abyśmy my byli napełnieni Duchem Świętym. Und wir wollen sehen, wie das, was das Kennzeichen ist. I chcemy zobaczyć, jakby, czym to się charakteryzuje. Zacharias, Zachariasz, Elisabeth, Elżbieta und Johannes. I Jan. Sie haben noch etwas gemeinsam. Oni mają jeszcze coś wspólnego. Alle drei sprechen von Herrn Jesus. Cała trójka mówi o Panu Jezusie. Und das ist auch sehr wichtig für den Heiligen Geist. I to jest również ważne dla Ducha Świętego. Der Heilige Geist spricht immer von Herrn Jesus. Duch Święty mówi zawsze o Panu Jezusie. Johannes 16. Jana 16. Ewangelia Jana 16 rozdział. Vers 14. Wiersz 13 i 14. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Das sehen wir auch bei dieser Familie. To również możemy zauważyć w tej rodzinie. Jetzt ist meine Frage, unsere Frage. Teraz jest moim pytaniem, czy naszym pytaniem. Wir haben uns bekehrt. Nawróciliśmy się. Wir haben den Heiligen Geist. Mamy Ducha Świętego. Sind wir auch voll von dem, was der Geist uns bringt? Czy jesteśmy również pełnymi tego, co Duch Święty nam przynosi? Dann bedeutet es, wir sprechen von Herrn Jesus. Jeżeli tak, to znaczy, że mówimy o Panu Jezusie. Theoretisch oder praktisch? Teoretycznie czy również praktycznie? Das ist eine Frage. To jest pytanie. Das bedeutet natürlich nicht, morgen ist wieder Schule oder Arbeit, dann können wir nicht den ganzen Tag von Herrn Jesus erzählen. To nie znaczy oczywiście, że jutro, kiedy zacznie się praca czy szkoła, to tylko mamy o Panu Jezusie mówić. Aber wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ale jest taka zasada, że z pełni serca oznajmiają wargi czy też usta. Ich glaube, Lukas
12 müsste das sein. Możemy przeczytać w Łukasza 12 rozdział. Nee, da steht, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. W Łukasza 12, w 34 wierszu czytamy, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Dann steht das, glaube ich, in Mateusz. A w Mateusza czytamy właśnie o tym, że z obfitości będą, obfitości serca będą mówić usta. Die Bedeutung der Namen ist sehr interessant bei diesen dreien. U tej trójki również znaczenie imion jest bardzo interesujące. Zacharias ist im Alten Testament das gleiche wie Zacharia. Zachariasz, jak i ten starotestamentowy Zachariasz. Der Herr gedenkt. Er vergisst nicht. Er denkt. Pan, który pamięta, czy który cały czas wspomina. Und das ist auch wahr für uns heute. I to jest również prawdą dla nas dzisiaj. Der Herr denkt an uns. Er kennt unsere Situation. Pan, który myśli o nas, który zna te nasze sytuacje, ten, który nie zapomina. Wir haben das im Lied gesungen. Du kennst unsere Herzen. Śpiewaliśmy o tym, że Pan zna nasze serca. Bei Elisabeth ist der Name. W przypadku Elżbiety jej imię. Gott hält seinen Bund. Bóg trzyma swoje przymierze. Das bedeutet, wir können uns auf Gott verlassen. Er hält, was er versprochen hat. To znaczy, możemy zdać się na Boga. Bóg dotrzyma tego, co obiecał. Und Johannes bedeutet. A Jan znaczy. Der Herr ist gnädig. Oder gütig. Jest łaskawy lub też dobry. Das können wir für heute gut gebrauchen. I to możemy dobrze użyć w dzisiejszych czasach. Der Herr denkt an uns. Pan myśli o nas. Der Herr hält, was er versprochen hat. Pan dotrzyma to, czego obiecał. Und er ist gnädig gegenüber uns. I Pan jest łaskawy wobec nas. Wollen wir das mitnehmen in unser Leben? Chcemy to wziąć na nasze życie. Nun, wer waren Elisabeth und Zacharias? Wer waren sie? Kim był Zachariasz i Elżbieta? Wir lesen in Vers 6 von Kapitel 1. W szóstym wierszu czytamy pierwszego rozdziału. Sie waren gerecht vor Gott. Oni byli sprawiedliwi wobec Boga, czy też przed Bogiem. Aber ein wichtiges Wort steht davor. Ale jedno słówko, czy określenie jest jeszcze tam napisane. Beide. Oboje. Hier sind auch viele Eheleute. Tutaj jest również wiele małżeństw. Und es ist nicht einfach in der heutigen Zeit Kinder zu haben und zu erziehen. I w dzisiejszych czasach nie jest łatwym, aby mieć dzieci i dzieci wychowywać. Aber wichtig ist für Eheleute, ale ważnym jest dla małżeństwa czy dla małżonków, dass beide zusammen in die gleiche Richtung ziehen. Aby obydwoje ciągnęli w jednym kierunku. Es ist tödlich, jest to śmiertelne, wenn man verschieden zieht. Jak kiedy ciągnie się w dwóch różnych kierunkach. Es ist natürlich auch schlimm, wenn beide in die falsche Richtung ziehen. Jest to oczywiście również złe, jeżeli dwoje ciągną w złym kierunku. Aber hier gibt es ein Ehepaar. Ale tutaj widzimy małżeństwo czy małżonków. Sie stimmten als Eheleute überein. Oni jakby zgadzają się jako to małżeństwo. Und wollten vor Gott leben. I chcą obydwoje przed Bogiem żyć. Und wir können uns fragen. I możemy się zapytać nas samych. Wie ist das bei uns? Jak jest to u nas? Dann heißt es, sie wandelten untadelig in allen Geboten. Później jest napisane, postępując nienagannie według wszystkich przykazań. Sie kannten nicht nur die Bibel. Oni nie tylko znali Biblię, sondern sie taten auch, was in der Bibel steht. Ale oni również wykonywali to, co w Biblii jest napisane. Ich möchte das verbinden mit einem Vers aus Jakobus. Chciałbym to powiązać z jednym wierszem z listu Jakuba. Kapitel 1. Pierwszy rozdział.
Vers 22. Wiersz 22. Jakuba 1:22. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami poszukującymi samych siebie. Das ist auch für heute wichtig. To jest również i na dzisiejszy czas ważne. Wir hören sein Wort. Słyszymy słowo. Was ist die Reaktion? Jaką mamy reakcję? Der Jakobus vergleicht das Hören des Wortes Gottes mit einem Blick in den Spiegel. Jakub porównuje to jakby ze spojrzeniem w lustro. Und wir können schnell vergessen, i możemy bardzo szybko zapomnieć, was wir im Spiegel gesehen haben. Co w lustrze zauważyliśmy. Und so ist es auch sehr schnell, dass wir etwas hören. I również tak może być, kiedy czegoś słuchamy, czy coś słyszymy. Aber dass wir morgen schon wieder vergessen haben, was die Konsequenz ist. Ale jutro już zapominamy, nazajutrz zapominamy, jakie konsekwencje z tego będą. Und es ist noch ein Wort wichtig hier. I jeszcze jedno słówko jest tutaj ważne. In allen Geboten und Satzungen. We wszystkich przykazaniach, czy według wszystkich przykazań i wszystkich ustaw. Wszystkich. Es ist gut, wenn wir uns nicht nur Teile des Wortes Gottes in die Tat umsetzen. Jest to dobrze, kiedy nie tylko część Słowa Bożego urzeczywistniamy w naszym życiu, sondern dass wir alles in die Tat umsetzen. Ale wszystko powinniśmy urzeczywistniać. Wir neigen dazu, dass wir sagen, das ist wichtig, das ist nicht so wichtig. Często skłaniamy się, aby powiedzieć, to jest ważne, to jest nie aż tak ważne. Aber das ist nicht gut. Ale to nie jest dobre. Gottes Wort in seiner Gesamtheit müssen wir festhalten. Słowo Boże musimy, czy powinniśmy zachować w pełni. Aber es gab ein Problem in der Familie. Ale w tej rodzinie był pewien problem. Sie hatten kein Kind. Nie mieli żadnego dziecka. Auch das wollen wir auf uns übertragen. To również chcielibyśmy na nas przenieść. Es gibt wahrscheinlich keine Familie ohne Probleme. Nie ma raczej żadnej rodziny, która nie ma jakiegoś problemu. Es gibt wahrscheinlich keine Ehe ohne Schwierigkeiten. Prawdopodobnie nie ma żadnego małżeństwa, w którym nie byłoby jakichś trudności. Vielleicht sagt jetzt jemand: "O, ich möchte lieber gar nicht heiraten, wenn in meiner Ehe auch Schwierigkeiten gibt." A może ktoś teraz pomyśli, o, to ja w ogóle nie chcę wyjść za mąż, czy też ożenić się, bo jeżeli ma być to powiązane z trudnościami. Ich bin schon über 25 Jahre verheiratet. Jestem już ponad 25 lat po ślubie. Und ich bin dankbar. I jestem wdzięczny za to. Nicht, dass ihr meine Frau anruft und sagt, o, bei euch ist schwierig. Nie, że teraz zadzwonicie do mojej żony i powiecie, o, tam u was są jakieś trudności. Aber doch kann man jeder wahrscheinlich hier sagen, eine Ehe hat immer auch Schwierigkeiten. Ale myślę, że każdy może to powiedzieć, że również i każde małżeństwo ma jakieś swoje trudności. Und das Gute ist, der Herr sieht es. I co jest w tym dobre, to to, że Pan to wszystko widzi. Für Israel war es besonders schwer, keine Kinder zu haben, für eine Frau aus Israel. W Izraelu było to szczególnie ciężkim, jeżeli kobieta nie mogła mieć dzieci. Weil Israel war gekennzeichnet durch irdische Segnung. Dlatego, że Izrael był nacechowany ziemskimi błogosławieństwami. Wenn sie Gott vertraut haben, sollten sie Kinder bekommen, gute Ernten, ein hohes Alter und so weiter. Jeżeli ufali Bogu, to mieli dostawać dzieci, mieli być obficie błogosławieni w tych ziemskich rzeczach jak plon i tak dalej, podeszły wiek. In dieser Zeit leben wir nicht. W tym czasie my nie żyjemy. Es ist gut, wenn wir auch ein Haus haben, wenn wir, aber das ist nicht unsere Ausrichtung. Oczywiście dobrym jest, jeżeli ktoś ma pracę, jeżeli ma gdzie mieszkać. Das zweite war, po drugie, Israel wartete auf den Messias. Izrael czekał na Mesjasza. Und alle Frauen wollten gerne die Mutter des Messias sein. I każda niewiasta, czyli każda kobieta chciała być matką, czy tą, która urodzi Mesjasza.
Und wir wollen jetzt nicht so weiter darüber nachdenken. Nie chcemy iść dalej w tym kierunku, aby to rozważać. Aber das lesen wir dann in diesen Versen 8 fortfolgende. Ale można o tym czytać od 8 wiersza i dalej. Wir wollen jetzt kurz uns mit Johannes beschäftigen. Chcemy teraz spojrzeć na Jana. Er wird angekündigt. On jest jakby ogłoszony czy zapowiedziany. In Vers 15. W wierszu 15. Und wir wollen uns fragen, inwiefern das Kennzeichen unserer Kinder sind. I możemy teraz się zastanowić, czy też zapytać, w jakim odniesieniu to można też i na nasze dzieci przenieść. Erstens, er wird groß sein. Po pierwsze, on będzie wielki. Warum haben wir Kinder? Dlaczego mamy dzieci? W jakim celu? Als unsere Kinder in die Schule gekommen sind, kiedy nasze dzieci poszły do szkoły, gab es eine Frau, była tam pewna kobieta. Sie hat die Lehrerin gefragt: Mein Sohn soll Arzt werden, was muss ich tun? I zapytała nauczycielki: Mój syn będzie lekarzem, co mam w tym kierunku zrobić? 6 Jahre alt war das Kind. Ten chłopczyk miał 6 lat. Wie ist das bei uns? Jak to jest u nas? Wollen wir auch, dass unsere Kinder groß sind? Chcemy, aby nasze dzieci były wielkie, coś znaczyły? Aber ich habe nicht ganz zu Ende gelesen. Ale jeszcze nie do końca przeczytałem. Groß sein vor dem Herrn. Wielkim przed Panem. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Kinder für den Herrn Jesus erziehen. Najważniejszym jest, abyśmy wychowywali dzieci dla naszego Pana Jezusa. Vielleicht sind unsere Kinder schlau. Może są nasze dzieci bardzo inteligentnymi. Vielleicht sind sie hübsch. Może są i ładne. Vielleicht sind sie sportlich. Może są szczególnie utalentowane sportowo. Das ist alles gefährlich. To wszystko jest niebezpieczne. Es ist schön, wenn sie hübsch sind. Es ist schön, wenn sie sportlich sind. Jest to miłe, jeżeli ktoś jest dobry w sporcie, czy jest ładny, przystojny, czy ładna. Aber es muss alles in Bezug auf den Herrn Jesus gebracht werden. Ale wszystko powinniśmy odnosić w stosunku do Pana. Kennt ihr Mose? Czy znamy Mojżesza? Mose war auch schön. Mojżesz był również ładny. Aber was steht dazu? Ale co tam jest jeszcze napisane? Schön für Gott. Piękny dla Boga. Die Eltern sahen, dass ihr Kind schön für Gott war. Rodzice zauważyli, że to dziecko było piękne dla Boga. Ich glaube, das steht in Apostelgeschichte 7. Myślę, że jest to napisane w Dziejach Apostolskich, 7 rozdział. Das zweite, was wir lesen. Co tu jeszcze czytamy po drugie? Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken. Nie będzie pić wina i mocnego napoju. Johannes war ein Nazir. Jan był Nazirejczykiem. Und wir wollen unsere Kinder auch erziehen für den Herrn Jesus. My również chcemy wychowywać nasze dzieci dla Pana Jezusa. Und das bedeutet leider für die Kinder manchmal ein Verzicht. I to może znaczyć dla dzieci czasem również zrezygnowanie z czegoś. Und ich weiß, ich war früher auch ein Kind. Ja wiem, ja też byłem kiedyś dzieckiem. Und dann fragt man, warum darf ich das nicht? Warum soll das nicht gut sein? Warum dieses? I wtedy człowiek się pyta, czy dziecko się pyta, dlaczego tego nie mogę, a czemu to mi jest zabronione, a dlaczego tego nie mogę? Aber das steht als zweites. Ale to jest napisane jako drugie. Erst muss der Herr Jesus groß gemacht werden. Najpierw Pan Jezus musi stać się wielkim, czy być uczyniony wielkim dla Niego. Verzicht ist die Konsequenz, dem Herrn zu folgen. Rezygnacja z czegoś jest konsekwencją naśladowania Pana, czy pójścia za Panem. Verzicht ohne den Herrn kann man nicht verstehen. Zrezygnowanie bez Pana Jezusa nie jest do zrozumienia. Wir dürfen den Herrn vor Augen haben. Powinniśmy mieć Pana przed oczyma. Das dritte, po trzecie, ist erfüllt mit Heiligem Geist. Będzie napełniony Duchem Świętym. Das ist die Kraft, die Gott schenken muss für jede Aufgabe. To jest siła, którą Bóg musi posłać dla każdego zadania. Aus uns selbst können wir nichts. Z nas samych nic nie jesteśmy w stanie uczynić.
Und der Jesus kann uns helfen, dass wir diese Kraft bekommen. I Pan Jezus może nam pomóc, abyśmy tą siłę otrzymali. Und wenn wir später Johannes betrachten, i kiedy później rozważamy Jana, dann gibt es sehr viele Stellen, die wir uns anschauen könnten. To możemy zauważyć wiele miejsc. Er sagt selber, ich bin die Stimme eines Rufenden. On sam mówi, ja jestem głosem wołającego. Der Rufende war jemand anders, er war nur die Stimme. Ten, który wołał, to był ktoś inny. On był tylko tym głosem. Stimme, głos, ist nicht die Person. Głos nie jest osobą. Wenn ich jetzt etwas sage, ist sofort die Stimme wieder weg. Jeżeli ja coś mówię, to nagle ten głos przemija. Sind wir auch Stimme von dem Herrn Jesus? Czy jesteśmy również głosem Pana Jezusa? Wir sind in Gefahr, wenn wir etwas für den Herrn Jesus tun, dass wir groß werden. Stoimy również w takim niebezpieczeństwie, czy pod takim ryzykiem, że jeżeli mówimy coś dla Pana, to my samych siebie chcemy uczynić wielkim. Und deswegen haben wir den Vers in Johannes 3 gelesen. Dlatego też przeczytaliśmy ten wiersz w Jana 3 rozdział. Er muss wachsen. On musi wzrastać. Ich muss abnehmen. Ja muszę stawać się mniejszym. Es ist nie gut, wenn ein Diener sich in den Vordergrund drückt. Nie jest nigdy dobrym, jeżeli sługa czyni, czy tam stawia się na pierwszy plan. Sondern schön wäre es, wenn man sagen kann, wir haben den Herrn gesehen. Ale jest o wiele piękniejszym, kiedy można powiedzieć, widzieliśmy Pana. Dann gehen wir zu der Szene von Elisabeth. Idziemy teraz do sceny z Elżbietą. Ab Vers 41. Z od wiersza 41. Maria besucht Elisabeth. Maria odwiedza Elżbietę. Maria war eine sehr junge Frau. Maria była dosyć młodą kobietą. Elisabeth war schon sehr alt. Elżbieta była starsza. Und wir haben gesehen, sie war sehr lange ohne Kinder. I widzieliśmy, że ona już długi czas była bezdzietna. Und was war das Thema von Elisabeth? Jakim tematem zajmowała się Elżbieta? Stellen wir uns vor, wir wären in der Situation von Elisabeth. Postawmy siebie samych w sytuacji Elżbiety. Sie hat vielleicht, ich muss es schätzen, mogę tylko się domyślać, 20 Jahre gewartet oder 30 Jahre, bis sie ein Kind bekommt. 20 lub 30 lat czekała, aby otrzymać dziecko. Jetzt war sie schwanger. Nagle teraz jest w ciąży. Was ist das Normalste für eine solche Frau? I co byłoby takim zwyczajnym czy typowym dla takiej kobiety? Maria kommt. Maria przychodzi. Und sie sagt, ich bin schwanger. I ona mówi, ja jestem w ciąży. Steht das hier? Czy jest tak napisane? Sie spricht über das Kind von Maria. Ona mówi o dziecku Marii. Jetzt wollen wir das auf uns übertragen. I teraz przenieśmy to na nas samych. Vielleicht haben wir auch Wünsche. Może mamy również jakieś życzenia. Vielleicht müssen wir lange warten, bis ein Wunsch in Erfüllung geht. Może musimy bardzo długo czekać, zanim jakieś pragnienie czy życzenie się wypełni. Und dann ist es gefährlich. I jest to niebezpieczne. Dass das, was in Erfüllung geht, unser Herz erfüllt. Że to, co jakby ma się spełnić, czy się spełnia, wypełnia nasze serce. Und dass dadurch der Jesus sozusagen verdrängt wird. A przez to jakby Pan Jezus zostaje odsunięty troszkę. Aber hier ist es nicht so. Ale tutaj nie ma takiej sytuacji. Und Elisabeth schaut sehr weit. I Elżbieta patrzy bardzo daleko do przodu. Sie spricht in einer sehr besonderen Weise über den Herrn Jesus. I mówi w taki szczególny sposób o Panu Jezusie. Ohne dass er schon geboren war. Zanim on w ogóle się narodził. Wir können jetzt mit dem Licht des Neuen Testamentes das sehr gut verstehen. My, mając Nowy Testament i w świetle tego Nowego Testamentu, możemy to bardzo dobrze rozumieć. Aber hier bekommt sie eine Offenbarung durch den Heiligen Geist. Ale ona w tym momencie otrzymuje pewne objawienie przez Ducha Świętego. Hier haben wir auch einen Abschnitt. Tutaj mamy również pewien odcinek czy fragment, der ein vernichtendes Urteil über Abtreibung gibt. W
Also ganz klar verneint. Który jakby w sposób bardzo dobitny i jasny pokazuje gegen. Który jakby w sposób jasny i dobitny sprzeciwia się aborcji. Weil hier haben wir eine sehr junge Schwangerschaft. Bo tutaj mamy bardzo młode młodą ciążę, no czy też to jest całkiem nowy zaczątek, czy jest na tej pierwszej fazie. Und die Bibel spricht von dem Kind. A dziecko, a Słowo Boże mówi już jako o dziecku. Und da sehen wir sehr deutlich, ab dem Tag der Zeugung ist es ein Kind. I to pokazuje, że od pierwszego momentu to jest dziecko. Und das wird hier durch die Bibel sehr deutlich bestätigt. I to jest bardzo jasno i dobitnie przez Biblię potwierdzone. Was sagt sie? Co ona mówi? Sie spricht über ihren Herrn. Sie sagt in Vers 43, die Mutter meines Herrn. W 43 ona mówi, matka mojego Pana przyszła do mnie. Ona mówi o moim Panu. Und das lesen wir nicht oft in der Bibel. Tego nie czytamy aż tak często w Biblii. Wie sprechen wir über den Herrn Jesus? Jak my mówimy o Panu Jezusie? Ist es mein Herr? To jest, czy jest to mój Pan? Das ist etwas sehr Persönliches. To jest coś bardzo osobistego. Er ist der Herr, ja. Oczywiście, on jest Panem. Aber ist er auch wirklich mein Herr? Ale czy on rzeczywiście jest również moim Panem? Das bedeutet Autorität in meinem Leben. To oznacza autorytet dla mojego życia. Und hier sehen wir das sehr deutlich. I tutaj widzimy to w sposób bardzo jasny. Und noch etwas ist interessant hier in diesen ersten Kapiteln. I jeszcze coś jest tutaj bardzo interesujące w tym rozdziale. Es führt immer zur Freude. To jakby ciągnie, czy też kieruje się cały czas w kierunku radości. Wir sehen schon in Vers 14, w wierszu 14 już widzieliśmy, dass sie alle sich freuen, że tam będzie wielka radość i wesele. Hier haben wir in Vers 44 von der Freude gelesen. W wierszu 44 z radości dzieciątko poruszyło się. Und so können wir hier durchgehen. I można by tak dalej iść. Wahre Freude ist nur in Verbindung mit dem Herrn Jesus möglich. Prawdziwa radość jest możliwa tylko w połączeniu z Panem Jezusem. Wir gehen zu Zacharias. Przechodzimy do Zachariasza. Zacharias auch mit Heiligem Geist erfüllt, lesen wir in Vers 67. W wierszu 67 czytamy, że on również był napełniony Duchem Świętym. Und jetzt sind wir kurz nach der Geburt von Johannes. I teraz jesteśmy krótko po narodzinach Jana. Und wieder können wir fragen, worüber würde ein Vater sprechen kurz nach der Geburt seines Sohnes? I można teraz znowu zadać sobie pytanie, o czym powinien mówić ojciec po narodzinach swojego syna? Er spricht auch über den Herrn Jesus. On również mówi o Panu Jezusie. Wir haben nicht die ganze Rede gelesen, also den ganzen Lobgesang. My nie przeczytaliśmy jakby całej tej pieśni pochwalnej, w całości. In Vers 67 bis Vers 75, od wiersza 67 do wiersza 75, ist das Thema der Jesus. Tematem jest Pan Jezus. In Vers 76, w wierszu 76 und 77, i 77, ist das Thema Johannes. Jest temat, Jan jest tematem. Und dann wieder zurück zum Herrn Jesus. I później znowu wraca do Pana Jezusa. Das ist eine tiefe Belehrung für uns. To jest głębokie pouczenie dla nas. Zacharias hat nicht gesagt, Johannes ist unwichtig, ich lebe nur für den Herrn Jesus. Zachariasz nie powiedział, Jan jest w ogóle dla mnie nieistotny, ja żyję tylko dla Pana Jezusa. Wir dürfen unsere Kinder nicht vernachlässigen. Nie powinniśmy jakby przeoczyć naszych dzieci. Auch wenn wir einen Beruf haben oder anstrengende Situationen. Również jeżeli mamy zawód czy też jakąś napiętą sytuację. Auch im Dienst für den Herrn Jesus. Również może to być w służbie dla Pana. Aber die Zeit, die wir mit den Kindern haben, die kommt nie wieder zurück.
Ale czas, który możemy spędzić z naszymi dziećmi, nigdy nie wróci. Es gibt Dinge, die können wir nicht wiederholen. Są rzeczy, których nie możemy zrobić powtórnie, czy jeszcze raz. Wenn wir die Zeit mit den Kindern verpasst haben, jeżeli przeoczyliśmy, czy zaniedbaliśmy czas z dziećmi, kann das sehr gefährlich sein. Może być to bardzo niebezpieczne. Aber hier haben wir jetzt etwas sehr Wunderbares in Bezug auf den Herrn Jesus. Ale tutaj też czytamy coś cudownego w połączeniu czy w stosunku do Pana Jezusa. Der Zacharias, Zacharias spricht davon, dass Gott sein Volk besucht. Mówi o tym, że Bóg odwiedzi czy też nawiedzi swój lud. Das ist sehr interessant. To jest bardzo interesujące. Lukas, Łukasz zeigt im Lukas Evangelium, pokazuje w swojej Ewangelii, dass die Gnade erschienen ist, że łaska zstąpiła czy też rozjaśniała. Und das wird mit diesem Besuch ausgedrückt. I to jest właśnie wyrażone przez to nawiedzenie. Das kommt dreimal im Lukas Evangelium vor. Trzy razy znajdujemy to w Ewangelii Łukasza. Wir haben es in Vers 78 gelesen. W wierszu 78. Und auch in Lukas 7. W Łukasza 7 rozdział. Vers 16. W wierszu 16. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. Gott hat sein Volk besucht. Bóg nawiedził czy też odwiedził swój lud. Und wir könnten fragen, i można się zapytać, ist unsere Familie auch ein Ort, wo Gott, ich sag mal, da ist? Czy również nasza rodzina jest miejscem, gdzie Bóg jest obecny? Es geht nicht nur darum, dass wir beten, dass wir die Bibel lesen. To nie chodzi tylko o to, żebyśmy się modlili, czy Biblię czytali. Sondern, dass wir unser ganzes Leben mit Gott teilen. Ale czy my całe nasze życie dzielimy z Bogiem? Und das kommt hier in der Familie von Elisabeth und Zacharias und Johannes zum Ausdruck. I to właśnie jest wyrażone tutaj w tej rodzinie, o której czytaliśmy. Zachariasza, Elżbiety i Jana. Wir lesen in Vers 78. Czytamy w wierszu 78. Dass das geschehen ist durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Czytamy, że to się stało przez wielkie zmiłowanie Boga. Dieser Ausdruck ist sehr speziell. To wyrażenie jest bardzo szczególne czy interesujące. Wir könnten sagen, Gott ist mit seinem ganzen Eingeweide, mit seinem ganzen Inneren zu uns gekommen. Bóg jakby z całymi swoimi wnętrznościami, to może źle brzmić, ale z tym całym wewnętrznymi uczuciami właśnie, z tym całym wnętrzem w sensie takich myśli, tych dobrych, pozytywnych, jest jakby wśród nas, przyszedł do nas. Ich bin auch viel zu Besuch. Ja często jestem również w odwiedzinach. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mit meinem ganzen, ich sag mal, Eingeweide zu Besuch bin. Ale nie zawsze mogę powiedzieć, że jestem właśnie z całymi moimi wewnętrznymi uczuciami tam, gdzie jestem. Ich bin manchmal nur ein paar Stunden oder vielleicht mal zwei Tage irgendwo. Gdzie niegdzie może jestem tylko parę godzin, gdzie niegdzie jestem parę dni. Ich danke euch herzlich für eine Einladung. I zawsze dziękuję za zaproszenie. Ich hoffe, ich darf trotzdem zu Besuch kommen. I mam nadzieję, że pomimo tego mogę wśród was przebywać i jestem mile widziany. Aber der Besuch Gottes ist ganz anders. Ale odwiedziny Boga, czy to nawiedzenie Boga jest czymś innym. Es ist eine herzliche Barmherzigkeit. To jest takie z serdecznym miłosierdziem nawiedzenie. Aber dieses Wort Besuch hat noch etwas Spezielles. Ale to słówko nawiedzenie czy odwiedzenie? Man kann es auch übersetzen. Można by to też przetłumaczyć. Mit mustern oder untersuchen. Przyjście w celu sprawdzenia czy zbadania. Keine Sorge, wenn ich euch besuche, dann komme ich nicht um zu untersuchen.
Bez obaw, kiedy ja do was przyjeżdżam, to nie przyjeżdżam, aby coś badać czy sprawdzać. Ich mache nicht alle Schränke auf. Ja nie będę otwierał teraz wszystkich szaf i sprawdzał. Ich gucke nicht, was im Keller steht. Nie będę patrzył, co stoi w piwnicy. Aber jetzt kommt doch ein ernster Gedanke noch auf uns zu. Ale wobec nas jest skierowana teraz poważna myśl. Gott kommt mit seinem ganzen Herzen zu uns. Bóg przychodzi do nas z całym swoim sercem. Und er hat ein Ziel. I ma pewien cel. Und das Ziel ist, dass wir uns auch ganz für ihn öffnen. I celem jest, abyśmy my w pełni otwarli się dla niego. Und er mustert, er untersucht uns, nicht die ganze Wohnung, aber unser Herz. I on sprawdza, on bada nie całe mieszkanie czy dom, ale nasze serce. Du kennst unsere Herzen, haben wir gesungen. Śpiewaliśmy, że ty znasz nasze myśli, nasze serca. Und er möchte gerne, dass wir uns total öffnen. I on chce, abyśmy się totalnie otworzyli. Wenn der Heilige Geist uns erfüllen möchte, kiedy Duch Święty chce nas wypełnić, was muss dann vorher passieren? Co powinno się wcześniej zadziać, co powinno mieć miejsce? Wenn dieses Glas mit Cola gefüllt werden soll, jeżeli ta szklanka miałaby być napełniona kolą, was muss ich vorher machen? Co musiałbym wcześniej zrobić? Ich muss austrinken. Muszę najpierw wypić to, co jest. Und dann kann ich Cola reinschütten. I wtedy mogę wlać Coca-Cola. Wenn ich jetzt nur ein wenig Cola reinschütte, jeżeli tylko troszkę bym dolał tej resztki tutaj coli, schmeckt nicht gut. Nie będzie to dobrze smakować. Und bei uns ist das im Leben leider auch so. I niestety w naszym życiu jest dokładnie tak samo. Wir würden auch gerne wie Elisabeth und Zacharias und Johannes voll sein mit Heiligen Geist. My również chcielibyśmy być tak jak Zachariasz, Elżbieta i Jan, pełni Ducha Świętego. Aber wir lassen das Wasser der Welt noch in unser Herz. Ale wody tego świata jeszcze pozostawiamy w naszym sercu. Und dann schmeckt die Cola nicht. I wtedy ta Cola nie smakuje. Also der Heilige Geist ist nicht wie die Cola, aber ihr versteht mich gut, oder? Oczywiście, Duch Święty nie smakuje jak Coca-Cola, ale mam nadzieję, że rozumiecie ten przykład. Und so möchten wir von dieser Familie lernen. Ale chcielibyśmy uczyć się z tej rodziny. Dass wir wirklich frei werden von den Dingen dieser Erde. Abyśmy byli rzeczywiście wolnymi od rzeczy tego świata. Dass wir diese Kennzeichen tragen, die wir in Lukas 1 gelesen haben. Abyśmy nieśli na sobie te cechy, które czytaliśmy w Łukasza 1 rozdział. Und dass wir so dieses Ziel haben, voll sein mit dem Herrn Jesus. Abyśmy mieli też to pragnienie i ten cel być pełnym Pana Jezusa. Und jetzt noch etwas zum Schluss. I teraz jeszcze coś na koniec. Ich glaube, hier haben wir in Vers 78 einen Fehler in der Bibel. Myślę, że w wierszu 78 mamy pewien błąd w Biblii. Wer hat schon mal einen Sonnenaufgang gesehen? Sonnenaufgang. Kto z was już widział wschód słońca? Die Sonne kommt doch immer von unten und geht dann höher, oder? Przecież słońce zawsze jakby wschodzi od dołu i idzie do góry. Aber hier geht die Sonne aus der Höhe auf. Ale tutaj to słońce pada z wysokości. Das Wort bedeutet übrigens Orient. To słowo oznacza Orient. Daher kommt, das ist der Orient, der Osten, ja? Orient, czyli wschód. Die Sonne geht im Osten auf. Słońce wschodzi na wschodzie, na Oriencie. Aber sie kommt aus der Höhe. Ale pochodzi z góry. Da sehen wir also, dass der Jesus zu uns gekommen ist. Czyli widzimy, że Pan Jezus przyszedł do nas. Ist sozusagen ein Paradox. Czyli można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju paradoks. Paradoks, a nie błąd. Er ist nicht von unten nach oben gekommen. On nie jest od dołu do góry, nie przyszedł z dołu do góry. Der Himmel hat uns besucht. Ale to niebo nas odwiedziło. Aber die umgekehrte Richtung ist dann wieder normal. Ale ta inna kolejność jest oczywiście normalną. Das Ziel des Herrn Jesus war, celem Pana Jezusa było, uns von unten nach oben zu holen. Nas z dołu do góry podnieść. Und so wollen wir wirklich, ich sage mal, hinleben auf dieses Ziel. Czyli chcielibyśmy się jakby oddać temu celowi. Und von dieser Familie lernen. I
Uczmy się od tej rodziny. Im Himmel werden wir erfüllt sein. W niebie będziemy napełnionymi. Aber Jesus möchte, dass wir jetzt schon mit seiner Person erfüllt sind. Ale Pan Jezus chce, abyśmy już teraz tutaj byli wypełnieni Jego osobą. Und dann sind wir auch automatisch ein Zeugnis. I wtedy automatycznie będziemy świadectwem. Der Jesus möchte uns dabei helfen. Pan Jezus chce nam w tym pomóc.